Siema, tu stary dziad. Podobno najzimniejsze noce są na pustyniach, a na pewno wtedy, kiedy w pobliżu jest Frostadin, czyli paladyn na święty chłód. Zapraszam was do kolejnego poradnika. Tym razem zagramy buildem, który jeszcze nie był prezentowany u mnie, czyli właśnie Frostadinem, paladynem na święty chłód. Jeżeli ten build, ten filmik wam się przyda i spodoba, zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania kanału. Jest to jeden z trzech archetypów paladyna używających aury ofensywnej na jeden z trzech żywiołów. Mamy aurę na błyskawicę, święty wstrząs, na ogień, święty ogień i święty chłód na zimno. I z tych trzech aur Frostadin jest najsłabszy, czyli mamy Dragondina na ogień, Tesladina na błyskawicę i Frostdina na zimno. I ten build wydaje się najsłabszy. Ja jednak pokażę go wam w wersji super turbo dopakowanej na sterydach, kurde jak Ronnie Coleman w szczycie kariery. Ten build to będzie build, którym nigdy nie zagracie, ponieważ jest zbyt słaby, a nawet jeżeli chcecie nim zagrać, to nigdy nim nie zagracie, bo nie stać was na przedmioty, które są na tym paladynie. Będzie kilka ciekawostek, wracamy do miasta, żeby nie było jakichś przypadkowych przypałowców tutaj pustynnych, którzy oczywiście i tak by zginęli, bo by zostali schłodzeni. I przechodzę oczywiście do umiejętności. A, jeszcze wracając. Nie ma za co, gratyfikant. W końcu się doczekałeś. Borysow, nie odzywaj się. Aury defensywne. Tutaj używamy dwóch synergii do świętego chłodu, czyli odporność na zimno i zbawienie. Maksujecie je. Założenie tego paladyna jest takie. Maksymalny damage z zimna. To nie ma być najlepszy build na Frostdina, to ma być najlepszy build na święty chłód. Być może z Griffem byłby szybszy, ale z Griffem się nie liczy, bo to nie ma wtedy punktów za styl. Aury ofensywne, tutaj nasz święty chłód, jak widzicie dwie synergie, odporność na zimno i zbawienie, zmaksowana aura, reszty nie ruszacie, nie potrzebujecie, to jest wasza aura docelowa. No i walka, tutaj już trzeba trochę pokombinować, ja musiałem trochę pokombinować, jak to zoptymalizować, bo punktów zaczyna brakować. Mamy 60 punktów tutaj włożonych w te trzy umiejętności. I teraz co jest najważniejsze, co jest priorytetem? Nie jest to takie oczywiste. Ja dałem po jednym punkcie do świętej tarczy. No oczywiście przy gigasprzęcie to jest już 11 poziom. Potem zmaksowałem poświęcenie, które jest synergią zapału. Zapał to jest atak, którego używacie. I teoretycznie najważniejsza jest szansa na trafienie w tym paladynie, więc trzeba tak manipulować sprzętem i umiejętnościami, żeby mieć przyzwoitą szansę na trafienie. Ja jednak znalazłem taki złoty środek, zmaksowałem damage, bo poświęcenie jest tym tutaj synergią, która zwiększa nam obrażenia od zapału. Więc zmaksowałem poświęcenie i starczyło mi jeszcze 16 twardych punktów na 92 poziomie na zapał. Gdybym miał wyższy poziom, no to zapał bym zmaksował oczywiście. No i może potem włożył jakieś punkty w świętą tarczę. Aczkolwiek ten paladyn wyciska 75% szansy na blok i wyciska przyzwoitą szansę na trafienie. Dlatego ja tak tutaj rozdałem punkty. Czyli maksymalne poświęcenie, 16 zapał, ale jest ważne, żeby jeżeli na przykład brakuje wam skuteczności ataku, no to może lepiej maksować zapał, a poświęcenie maksować na końcu, ponieważ podstawowym źródłem obrażeń tego paladyna jest zimno, dodatek do zimna ze świętego chłodu. Więc teraz jak widzicie, moja aura na 37 poziomie, też jest oczywiście przed okrzykami, dodaje 3000 obrażeń do zimna z łapy, czyli każdy mój atak z łapy ma dodatkowo 3000 obrażeń. I oprócz tego są te tiki, czyli obrażenia od zimna obszarowe i to jest od 1000 do 2 w każdym tiku, średnio 1500. Należy pamiętać też, że ta postać dosyć mocno modyfikuje odporności przeciwnika, właściwie je niweluje do jakichś turbo ujemnych wartości, dlatego możecie te obrażenia pomnożyć sobie właściwie w 9 na 10 przypadków razy 2. Skąd takie modyfikatory? Może jeszcze atrybuty, bo to też jest ważne. Siła jest pod tarczę, w moim wypadku jest to 148. Zręczność, tu mam 70 punktów bazowych i tę zręczność ustawiałem tak, żeby mieć 7000 skuteczności ataku. Zobaczycie, dlaczego mam 7000. I po to, żeby mieć 75% szansy na blok.
No mam 74. Może tam punkcik włożę. 74 i 75 to właściwie tyle samo. No i reszta oczywiście w żywotność. Także tutaj trzeba tym, w tym wypadku ta zręczność jest naprawdę na pole do niej istotna. Ważny jest blok. 75%. Teraz mam rzucone bez okrzyków, dlatego spadło. W każdym razie ważny jest blok i ważna jest ta skuteczność ataku. Jeżeli chodzi o sprzęt, to na tym paladynie używam tak. Nakładania rąk, ewentualnie alternatywa Blood Gloves do Crushing Blow'a, Kruczy Lód, nasze źródło nie można zamrozić, Verdungo, alternatywa Pasnosferatu, ewentualnie Sznuruszu, Bulkatos, nie potrzebujecie wykradania many, Bulkatos daje wam wszystko, na czym wam zależy. Życie, wykradanie zdrowia i umiejętności. Jeździec rzezi, nasze źródło druzgocącego uderzenia, jedyne nasze źródło otwarcia rany, jedyne. Według mnie tym buildem da się zrobić ubery, wtedy założyłbym tutaj Drakule. Najlepsze buty. Dobra, jeszcze GG itemy na koniec. Gief Lorda. No i teraz najważniejsze przedmioty. Idziemy w maksymalny damage, na słapie oczywiście CTA i duch. I zaczynamy tak. Zagłada, Doom, potężne słowo runiczne. I też drogie. Ochm, Loham i Hel. Także mamy tutaj trzy high runy, jedną mid runę i jedną low runę. To słowo ma wszystko z wyjątkiem niezniszczalności. Potężny boost do damage'u, maksymalnie 385. 45% do... Coś się roz... Niewyraźny jestem. Halo, ostrość. Tak, 45 do szybkości ataku, 2 do umiejętności, bardzo cenne. Otwarcie rany, przydatne, gdybyście robili ubery. Uniemożliwia leczenie się potworów, nie działa na uberach, jakby ktoś się zastanawiał. To daje aurę Święty Chłód 12 poziom. Jednak pamiętajcie, to nie ma wpływu na poziom waszej aury. Poziom waszej aury wynika albo z sumy aur Święty Chłód na wszystkich waszych przedmiotach, albo z poziomu waszej aury. I ta, która jest wyższa, jakby działa. W tym wypadku mam 12 z przedmiotów i 37 z umiejętności, więc działa 37. No i najważniejsze, minus 60 do odporności wroga na zimno, co mega dobrze działa przy Thunder Charmach. Hełm, Woal Skrzydeł Nocy, jeszcze dodatkowo z facetem, plus 20% obrażeń od zimna, minus 2 odporności wroga na zimno. Dodatkowo mamy też plus 2 do umiejętności niebagatelne, także bardzo dobry hełm. I teraz przedmioty, które definiują to, że na ten build was nigdy nie będzie stać. Po pierwsze, tutaj macie zbroję tak zwane Jeweler's Mode of Wail. Taka zbroja jest do znalezienia. Jest to niebieska zbroja, która ma dwa mody. Jeden mod to jest, który daje 4 miejsca na klejnot, a drugi to jest mod wieloryba, który daje maksymalnie 100 do życia. Ciekawostką jest to, że na piekle możecie kupić taką zbroję u Ani. Czasem się trafia. Jest bardzo rzadka, ale teoretycznie możecie sprawdzać pancerze u Ani i taka zbroja może tam będzie. I w taką zbroję wrzucacie 4 klejnoty, 4 facety do zimna, oczywiście perfekcyjne. I teraz przedmiot, jakby ta zbroja już sama w sobie jest droga, ale ta tarcza to jest dopiero, kurde, dziadostwo drogie. Jeweler's Mode w Wiro tarczy. Jak wiecie, Jeweler's Mode w Monarsze Białym, czyli tarcza, która daje nam 4 miejsca na klejnot, 30 do szybkości bloku i 20% do szansy na blok, jest bardzo, bardzo rzadka, bardzo pożądana i bardzo droga w Diablo 2. Ale jeżeli znajdziecie jeszcze Wiro tarczę, która ma 45 ODRS, z tego powodu, że jest tarczą paladyna, no to 50 tysięcy forum golda w kieszeni, tak wam powiem, przynajmniej. No i oczywiście tutaj także 4 facety, 5-5. No więc mam nadzieję, że... A, jest za mało światła, dlatego mi tak ta wywala ten. Zaraz zapalę światełko. Teraz nie powinno być problemów z ostrością. Dobra. Pomocnik. Nieskończoność, zdrada i spojrzenie wampira i aura celności. Dzięki tej aurze
ta postać wchodzi na bardzo fajne poziomy skuteczności ataku, dokładnie 7000. Pamiętajcie, że też nieskończoność będzie zmniejszać obronę przeciwnika, przez co wasza szansa na trafienie będzie tak naprawdę większa i tego wasza skuteczność ataku nie uwzględnia. Więc to jest mega combo, no ale na pewno jest to przydatne też na ubery i na bossy. No i zmniejsza przede wszystkim odporności przeciwnika. Teraz policzcie sobie, o ile te odporności są zmniejszone. Minus 60, minus 80, minus 85, minus 105. Czyli z samego sprzętu macie minus 105. Plus jeszcze nieskończoność, która też będzie zmniejszać tę odporność o, kurczę, już nie pamiętam, 80 parę bodajże. I pamiętajcie, że to, co macie ze sprzętu, działa ze 100% skutecznością z Thunder Charmem. Więc jak macie Thunder Charm i nawet traficie na potwora, który ma niewrażliwość, to z samego waszego sprzętu on dostaje już strzała z 95 do minus 10, plus jeszcze nieskończoność, tam minus, już nie pamiętam, kiedyś to liczyłem, minus paręnaście, więc ma ujemne. Ale większość stworów przy tym buildzie ma minus 100% odporności na zimno, powiedzmy 1 na 10 będzie miało coś około minus 30. Także wszystkich bijecie ze zwiększonymi obrażeniami. Jeżeli chodzi o skillery, to tutaj do aur ofensywnych, małe skillery do odporności na zimno, żeby zniwelować efekt Thunder Charma. Rezy są całkiem ok. Tak się prezentuje według mnie najlepsza wersja Frostdina, jaką da się złożyć w Diablo 2. Zapraszam do niezgadzania się ze mną w komentarzach. No i co, mała prezentacja, bo już trochę przegadałem. Players 3, może klasyka, czyli super unikaty z 5 aktu. Build można grać aktywnie, czyli atakując. Większość stworów ginie na strzała, na P3. Na pewno build jest bardzo twardy. Zwróćcie uwagę na slowa, który wchodzi z aury. Wszyscy przeciwnicy prędzej czy później giną od tików, z reguły na 3 tiki. Na P3 3 tiki to jest całkiem nieźle moim zdaniem. No to jeszcze pomocnik się rozpędził. Jak widzicie, jest to w tak absurdalnym wydaniu nawet całkiem grywalny build, ale podobne efekty da się na P8 zrobić na oczywiście Tesladinie. Tutaj macie właśnie taką te zbroje, o których mówiłem. Tutaj nie macie wieloryba, tylko kałamarnicy. Tutaj macie mechaniczne, czyli mod na miejsce na klejnot, ale to może być mod jubilerski. I wtedy 4 miejsca i nie kałamarnicy, tylko wieloryba i wtedy macie 4 miejsca i 100 do życia maksymalnie, bo tam wieloryb też nie jest zawsze 100. Możecie takiej zbroi szukać, szczególnie na non-laderze, na pewno zostanie z chęcią kupiona, jeżeli taką znajdziecie. Patrzcie, on też mnie zamroził, to jest niesamowite, obaj mieliśmy święty chłód. No dobra. Tak to wygląda i może wam pokażę jeszcze krowy. Albo może wam pokażę trochę rzeki płomieni. Może nie będę robił całej, ale... No postać nie jest mobilna, ale na szczęście jest paladynem, czyli bardzo zbalansowaną klasą, więc macie szarże. Jeżeli chcecie pochillować z drineczkiem w jednej ręce, myślę, że spoko postać do grania. Oczywiście nie musicie szukać tak perfekcyjnych podstaw. Możecie to po prostu zwykłą białą tarczę 45 olres dać. Będzie trochę mniejszy ten blok, ale to możecie po prostu dać więcej w zręczność. Tutaj też może być po prostu zwykła zbroja 4 miejsca na klejnot. No i reszta sprzętu jest do uzbierania na singlu. Także build do zrobienia jak najbardziej. No tutaj widzicie, trochę brakuje wykradania many w takiej sytuacji jak ta.
kiedy mamy do czynienia z... No ale zapał właściwie nie kosztuje many, tak? 5 ataków za 2 mana. Więc to się i tak tam zawsze odpali. Obrażenia, jak widzicie, z ręki 8000 do 11. 1000 do 2000 z aury. Postać całkowicie bezstresowa. W sumie sam jestem ciekawy, jak poradzi sobie z Diablo. Dobra, to może po prostu zignorujemy patałachów. Byle mnie nie spowalniali, to będzie ok. O! Nie ma ucieczki przed prostadidą do ognia. Chodź tutaj, Azrael. Idziemy na Deseisa. Ciekawe, czy będzie stawiał opór. Powiem wam, że jak pierwszy raz go zrobiłem, to nie był taki mocny, ale trochę jak rozkminiłem, żeby wziąć tę aurę celności, to jakiś lepszy się zrobił. Tak narzekałem, że słaba postać, a gra się przyjemnie. Co prawda Magic Find 0, ale kto by się Magic Findem przejmował, jak są punkty za styl. Zobaczymy, jak sobie poradzi z Deseisem. Nie no. Wszystko schodzi na strzała. Jednak to minus 100, wiecie, no bo to... To wygląda tak, no mamy... Jakbyście chcieli mieć jeszcze większy komfort, to proponuję Drakulę założyć. To wtedy będzie max HP cały czas. Wiecie, bo tutaj macie niby 3000 do każdego ataku, ale razy dwa trzeba to pomnożyć, no bo realnie te rezy są tak przez ten sprzęt zmniejszane. No i Diabolo został. No i właśnie, jedyny problem naprawa berserkerskiego to... O jest! Gdyby się nie zniszczyła broń, to bym szybciej go zabił. Na koniec pięści go dobił, bo pięść zibda. O Boże, naprawa jak za zboże, klasyka. No tak, bo to naprawa tego topora. Szykujcie runy Ord. No jak chcecie zrobić lody, to ten, to wiecie. Możecie pójść na krowy. Tylko weźcie ze sobą jakiś smak, truskawka albo wanilia. P3, na P1 schodzą na 3 tiki, z tego co pamiętam. No, na P3 nie ma lighta. Dodatkowo Doom, jak widzicie, rzuca wulkan. Więc build jest całkiem efektywny. Efektowny, z efektywnością trochę gorzej. No i tak się prezentuje mój Frostadin. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Build mnie pozytywnie zaskoczył po tym, jak zbalansowałem, jak udało mi się właśnie zbalansować tą skuteczność ataku dzięki pomocnikowi z aurą celności. I włożeniu trochę punktów zręczność, które są bardzo cenne tutaj. Ta skuteczność ataku jest kluczowa. Myślę, że jest... jeszcze z tym obniżeniem obrony powinniśmy trafiać właściwie 100%. Także build bardzo ciekawy do zrobienia, bardzo drogi w jego najlepszej wersji. I jeszcze na koniec taka ciekawostka, oczywiście jest to build bardzo pozytywny, jeżeli chodzi o ocieplenie świata Sanktuarium. Jeżeli gracie takim buildem, jest to równoznaczne z 1000 osób przyklejonych do asfaltu, 10 000 oblanych obrazów zupą lub zamknięcia jednego bloku węglowego w Chinach o mocy 1 gigawata. Także grajcie Frostadinem, jeżeli zależy wam na tym, żeby było trochę chłodniej. To wszystko na dziś, do usłyszenia i trzymajcie się.